Chwała Panu. Hello, jesteście tu? Chwała Panu. Alleluja. Mam nadzieję, że spotkaliście się dzisiaj z Nim. Jeśli nie w swoich pokojach, to myślę na tym miejscu. Kochani, cudownie jest być w obecności Bożej. Amen. Ja, kochani, jestem bardzo Bogu wdzięczny za ten czas, który już mieliśmy tutaj. Również wspominam czas, kiedy nam się dzieci rodziły i powiem wam wszystkim, którzy jeszcze planujecie dzieci, żebyście się zawsze modlili jeszcze zanim one się narodzą, jakie chcecie mieć dzieci. Myśmy o każde dziecko się modlili i prosiliśmy Boga: Boże, daj nam dzieci, żeby były zdrowe, żeby były piękne, żeby były mądre i żeby Tobie służyły. Może powinienem to w odwrotnej kolejności, ale taki jest człowiek. I powiem wam szczerze, że Bóg to spełnił. Mamy zdrowe dzieci, piękne, mądre i służą Bogu. Wierzę, że będą służyć Bogu. I zawsze właśnie w taki sposób, żeśmy podchodzili do tego, także mogę powiedzieć, że to działa. Nie ma tych rodziców, których, no może oprócz niektórych, którzy byli z tym, ze swoimi dziećmi, ale was zachęcam do tego, a szczególnie tych, którzy planują dzieci, abyście się modlili, zanim się urodzą, jeszcze zanim się urodzą, choć później oczywiście proces wychowania jest najtrudniejszym procesem. Nic nie da się ukryć. Jest to, jak mówią, małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. Potrzeba jeszcze więcej mądrości, jeszcze więcej mocy, ale Bóg jest z nami, Bóg to przewidział, Bóg to zaplanował i Bóg przewidział, że udzieli nam tej mądrości, którą będziemy potrzebować. Amen. Amen. Kochani, jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że mogę się dzielić dzisiaj Bożym Słowem. Powiem wam szczerze, że po tym słowie, który pastor miał nam przywitaniu, zresztą nie tylko po tym słowie, ale już wcześniej bardzo przeżywałem to słowo, które dzisiaj chcę podzielić się, ale już po tym słowie, który pastor przeczytał z psalmu 105, szukajcie zawsze oblicza Jego. Nie mam żadnych wątpliwości co do tematu i treści, którą chcę się podzielić z wami. Chcę się podzielić z wami czymś, co jest według mnie kluczem do naszego zwycięskiego, obfitego życia z Bogiem, przeżywania Go. To jest codzienne chodzenie z Bogiem, codzienna pielęgnacja relacji z Bogiem. Inaczej mówiąc, chciałbym, żebyście dzisiaj z tego kazania zapamiętali może tylko jedno: codziennie. Kochani, lubię szukać wersetów Biblii, które są odniesione do Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Jego chcemy naśladować i Jego śladami chcemy kroczyć. I w Dziejach Apostolskich jest taki fragment, gdzie pokazuje nam słowo o Panu Jezusie Chrystusie pewne tajemnice, w jaki sposób nasz Pan żył, w jaki sposób również my mamy żyć. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozładował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Ja zawsze, jak czytałem ten fragment, myślałem, że to chodzi o samego Dawida, prawda? Że to on mówi o sobie, że miałem Pana zawsze przed oczami mymi. I rzeczywiście jest to też prawda, dlatego że Dawid tak powiedział w psalmie, ale w proroczy sposób jest to odniesione do Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą jest to w 25 wierszu powiedziane. Dawid bowiem mówi o nim. O nim, o kim? O kim wcześniej jest mowa w tych fragmentach? O Panu Jezusie. To Pan Jezus właśnie miał taką postawę, że miał swojego Ojca przed oczami swymi. Miał swojego Ojca przed oczami swymi. To jest mowa o Panu Jezusie.
I tutaj widzimy, że Pan Jezus prowadził zwycięskie życie i nie byłoby do pomyślenia, żeby uczynił to, co uczynił, jeśli nie miałby tej codziennej relacji, codziennej społeczności ze swoim Ojcem. Kochani, ktokolwiek osiągnął jakikolwiek sukces, zawsze wiązało się to z systematycznością, z dążeniem do celu, z wytrwałością, z uporem, z determinacją, z niepoddawaniem się. To jest przepis na sukces. Słyszeliśmy we wtorek, to było, Janusz się dzielił, Cieślar o swoim sąsiedzie, takim jakimś bliższym czy dalszym, który zawsze kiedykolwiek coś potrzebował, niezależnie od tego, która to była pora dnia, zawsze tą rzecz zdobył, właśnie u Janusza. I opowiadał, kiedy tam przychodził, czasami o 11 w nocy. No i taki był, że tak powiem, uparty, wytrwały, zdeterminowany, że po prostu otrzymał to, co chciał. Nawet jak już była furtka później na pilota, której se nie mógł przesunąć, on wziął wrota, czy furtkę raczej, i wyciągnął z zawiasów. Wy, którzy nie byliście, to żałujcie, we wtorki mamy wspaniałe wykłady. I poszedł do Janusza. Janusz oczywiście, nie wiem, czy jest tutaj dzisiaj, czy nie ma, bo nie umiem cię tak powtórzyć, jeśli jesteś, ale Janusz udawał, że nic nie wie, on oczywiście obserwował, a później, kiedy się już pożegnał, kiedy otrzymał to, co miał dostać, to tą furtkę z powrotem włożył. Ale to była naprawdę determinacja. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić o pielęgnacji, o wytrwałości, o codzienności. Sukces, tak jak powiedziałem, wiąże się z systematycznym dążeniem do niego, do dążeniem do osiągnięcia jakiegoś celu. Nie będę się teraz chwalił, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, modliliśmy się i modlimy się cały czas o dzieci. I ja właściwie jestem Bogu tylko wdzięczny za to, że Bóg dał nam takie dzieci. Wy ustroniacy, którzy jesteście tu Stella, to jeżeli czytaliście Gazetę Ustrońską, to mogliście przeczytać o moim synie Dawidzie, który tam miał na koncie parę takich sukcesów, nawet nie wiem ile, bo już się pogubiłem, ale naprawdę Bóg mu dał mądrość i w matematyce, w geografii i tam jeszcze w innych, właściwie z wszystkim sobie radzi. I można powiedzieć, no tak, no modliłeś się, no to masz, nie? Tak wszystko łatwo, nie? Ale wam coś powiem, że to nie tak łatwo wszystko jest. W jego przypadku właściwie to on ma właśnie dyscyplinę i determinację. Jeśli bym mógł wam zdradzić, to Dawid codziennie wstaje gdzieś około 4:30 rano, modli się, czyta, później uczy się. Tak, uczy się, młodzi. O tej godzinie się uczy, ale każdy dzień również wieczorem modli się o mądrość. A więc kochani, to wpływa na to i to nie jest tak, że tylko przed jakimiś tam sesjami czy ten sobotę. Dzisiaj też wstał o tej porze, niedziela i w kółko tak samo wytrwały. O 4:30 to ja nie wstaję o takiej porze, chyba że mnie Bóg obudzi i rzeczywiście... Mnie to zachęca i jestem z niego bardzo dumny, że jest wytrwały, dlatego też przekłada się to na jego niesamowite wyniki w nauce i Bogu za to niechaj będzie chwała. A chcę was tym również zachęcić, tym przykładem właśnie, żebyśmy zwracali uwagę również na nasze życie, przede wszystkim też na nasze dzieci. Ktoś powiedział, że im więcej się uczysz, tym więcej potrafisz zapamiętać. To tak jak ktoś na przykład opanował, nie wiem, 1, 2, 3 języki, łatwiej takiemu nauczyć się kolejnego języka niż temu, który nie zna żadnego języka. Jest to naukowo udowodnione. Ktoś, kto umie 10 języków, potrafi się szybciutko nauczyć kolejnego niż ten, który umie, ale jeden albo w ogóle nie umie. Tak to już jest. I kiedyś czytałem właśnie o tym w jakimś tam naukowym czasopiśmie, więc im więcej się uczysz, tym więcej potrafisz zapamiętać. Kochani, im więcej się modlisz,
tym łatwiej jest zachęcić samego siebie do modlitwy. Im tym bardziej chcesz się modlić, im bardziej doświadczasz Boga, tym bardziej masz pragnienie, aby jeszcze więcej Go przeżyć. Czy jest tak? Tak. W miarę jedzenia, jak powiada przysłowie, apetyt rośnie. Jeżeli przeżyłeś jakiś cud z Bogiem, coś wspaniałego, tym bardziej oczekujesz na więcej. Oczekujesz, że Bóg ma jeszcze inne rzeczy dla ciebie. Jeżeli w tym czy w tamtym mi pomógł, to Bóg wie, oczekujesz, że Bóg dokona więcej rzeczy. Tak samo oczekujesz, że jeżeli Bóg mi pomógł, że Bóg czemu bym nie mógł pomóc mojemu sąsiadowi. I Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. I większe nad te czynić będzie. Podobno nie sprawdzałem tego, ale tam chodzi o to, że więcej będzie czynił nad te. Więcej jeszcze tych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus był ograniczony w czasie. Miał tylko 3 lata. A my mamy troszkę więcej być może, jeśli Pan pozwala nam. A poza tym, jeśli ktoś zakosztował Boga, to już niczego tak bardzo nie będzie chciał innego, jak właśnie, aby doświadczać Go jeszcze bardziej. Ta Jego obecność to jest to, czego najbardziej potrzebujemy i co sprawia nam największą rozkosz. I dlatego Pan Jezus mówił, że Jego obecność jest najsłodsza w tym właśnie fragmencie, które przeczytałem. Abym się nie zachwiał, oraz przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój. Jeden z najprzyjemniejszych momentów w moim życiu było przeżycie napełnienia Duchem Świętym. Tak się podzielę troszeczkę. Kto przeżył chrzest w Duchu Świętym, ten wie, że jest to zanurzenie się w Bogu. Takie całkowite zanurzenie się w Bogu. Z każdej strony czujesz Boga. Z każdej strony doświadczasz Jego miłości, Jego obecności, Jego radości. Wszędzie, gdzie byś się nie zwrócił, tam jest radość. Tak naprawdę w tobie jest ta radość. I względem każdego pragniesz okazywać tą miłość, radość. Po prostu dziwisz się, że inni tego nie mają. Mówisz, to jest takie niesamowite. Przeżycie chrzest w Duchu Świętym jest niesamowitym przeżyciem. Pan Jezus tutaj powiada, napełniasz mnie błogością przez obecność Twoją. Tak naprawdę przeżycie chrztem w Duchu Świętym to jest obecność samego Boga w naszym życiu w sposób taki szczególny. To jest obecność Boga. Kiedy Duch Święty przychodzi do nas, przychodzi Bóg do naszego życia. I kochani, Jego obecność zaczyna się wylewać na zewnątrz. Te rzeki wody żywej zaczynają płynąć z nas. Jest to błogość. I kto raz przeżył taką obecność Pana, przeżył chrzest w Duchu Świętym, ten wie, o jakiej błogości mówię. Ale kochani, Pan nie dał nam tego przeżycia jako jednorazowego przeżycia. To przeżycie jest wstępem. To przeżycie jest po to, aby nas zachęcić do stałego szukania Jego oblicza. Bo psalm powiada, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Psalm 34. Skosztujcie i zobaczcie. Gdy ktoś nas częstuje, robi to w nadziei, że co? Że tego będziemy pragnąć. No skosztuj. Tak w sklepach mają, w różnych supermarketach chcą nas zachęcić. No skosztuj, jakie to dobre jest. Skosztuj. Po co? W nadziei, że ja tego zapragnę. I Boże Słowo mówi, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Zapragnijcie, dlatego że skosztowaliście, że dobry jest Pan. I teraz, jeśli chcemy przeżywać błogość Pana, to musimy Go szukać każdego dnia. Musimy Go szukać każdego dnia. To jest ta cena,
żeby szukać Pana każdego dnia. I chciałbym na to zwrócić szczególną uwagę, dlatego że my nieraz przeżywamy wspaniałe chwile z Bogiem, mamy wspaniałe momenty przeżycia, ale przychodzą takie szare, normalne dni, nieraz przychodzą jakieś trudności i tak jak gdybyśmy po prostu coś jakby ten balonik został przebity przez szpilkę i czujemy się tacy puści i mówimy: Boże, jak to było kiedyś. I wspominamy ten dawny czas, kiedy mieliśmy tak blisko z Bogiem. Dlatego ja dzisiaj to chcę mocno, w szczególny sposób podkreślić. Każdego dnia. I później wam też powiem troszeczkę ze swojego życia. Jak to jest, jak to działa. Dlatego, że obecność Pana jest czymś najwspanialszym. Napełniasz mnie błogością. Napełniasz błogością przez obecność Twoją. Kochani, nie ma lepszego stanu dla naszego ducha, dla naszej duszy, jak właśnie świadomość tego, że Pan jest z nami, że Pan jest z nami, że Pan nas prowadzi bez względu na sytuację, na okoliczności. Wrócimy do tego. Kochani, Mojżesz doświadczył Boga w sposób wielokrotny, w różnoraki sposób, ale w taki spektakularny sposób, to szczególny doświadczył Boga na górze Pana. Czytamy o tym, że gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrywał ją i zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A Mojżesz był na górze 40 dni i nocy. Później wiemy, co się wydarzyło, jak naród izraelski szybko odszedł od Boga, zrobił sobie cielca. Mojżesz musiał schodzić z tej góry. Nie wiemy, co tam przeżył za bardzo. Wiemy tylko, że Pan pokazał mu przybytek, wszystko, co miało być przygotowane. Bóg rozmawiał z nim twarzą w twarz. Ale później czytamy o tym, że naród izraelski zrobił sobie cielca, odszedł od Boga. Mojżesz musiał iść na dół do ludu, upominać ich i tak dalej, bo Bóg powiedział, że on zetrze ten naród z powierzchni, a Mojżesz się wstawiał i tak dalej. I później czytamy, że było drugie spotkanie Mojżesza z Panem na górze Pana, kiedy Bóg powołał go i powiedział na nowo: przyjdź do mnie, bo ja muszę ci dać, ty sobie wyciosaj teraz tablicę i ja tobie muszę dać znowu tablicę przymierza. I kochani, czytamy o tym, że Mojżesz poszedł na górę Pana i tam z nim przebywał. I skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Nie czytamy o Mojżeszu tego, co się tam wydarzyło, że nie jadł chleba i nie pił wody przez 40 dni. Czy ktoś próbował? Niech podniesie ręce. Nie pijąc wody. Ktoś próbował? No chyba by tu nikogo nie było z nas. Nie jadł chleba i nie pił wody przez 40 dni. Jest to dla mnie trudno do zrozumienia, ale mogę to z jedyny sposób wytłumaczyć, że kiedy Mojżesz oglądał Boga za drugim razem, on jest powiedziane, że oglądał Jego chwałę. Dlatego, że kiedy on tam miał iść, to Mojżesz modlił się i mówił: Panie, daj mi oglądać Twoją chwałę. Daj mi oglądać szczególną Twoją obecność. I on po prostu tego doświadczył. Kochani, zanim jednak został drugi raz powołany na górę Pana, my czytamy o tym, że Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. I wiersz 11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu. I kochani, Mojżesz, nie wiem, czy on wcześniej to robił, ale wydaje mi się, że nie. Dlatego, że nigdzie wcześniej nie czytamy o tym, że on coś takiego robił. Ale właśnie po tym pierwszym przeżyciu z Panem, kiedy pierwszy raz poszedł na górę Pana, kiedy doświadczył Boga, Mojżesz postanowił, że w jego życiu się coś zmieni.
że on zacznie systematycznie szukać Boga i zacznie go spotykać się z nim w namiocie zgromadzenia z dala od obozu. Wierzę, że to się zrodziło w nim właśnie po tym pierwszym przeżyciu, kiedy był na górze Pana. Dlatego, że doświadczył czegoś, czego może wcześniej nigdy nie doświadczył. Doświadczył takiej Bożej obecności, że on powiedział, ja chcę więcej. I wiecie, że następnym razem, kiedy on miał iść na górę Pana, Mojżesz się modlił właśnie w tym 33 rozdziale pod koniec, właśnie w dalszej jego części, abyście śledzili swoje Biblię. Właśnie modlił się, Panie, daj mi oglądać Twoją chwałę. On chciał jeszcze czegoś więcej, on chciał głębiej wejść. Bóg tego mu nie dał za pierwszym razem, bo inaczej by nie prosił tego za drugim razem. Boże Słowo mówi, że właśnie Mojżesz tak się modlił, tak prosił. On zakosztował i chciał jeszcze więcej. On zakosztował dotyku obecności Bożej i chciał jeszcze więcej. On zaczął spotykać się z Bogiem w namiocie zgromadzenia, szukać Jego oblicza, a później, kiedy Bóg mu powiedział, że wstąp na moją górę, on powiedział, ja chcę oglądać Twoją chwałę. I Bóg dał mu się, objawił mu się. Objawił mu się w sposób szczególny, w taki sposób, jaki jeszcze wcześniej nie objawił się mu. Dlatego, że w 34 rozdziale czytamy tak. I stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał. Panie, Panie Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy. I tak dalej, i tak dalej. On po prostu doświadczył, kim jest naprawdę Bóg, jaki On jest, że jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. To było dla Mojżesza czymś nowym, to było objawienie dla Mojżesza. I co chciałem powiedzieć, że kiedy my coś doświadczymy z Bogiem, nie zaprzestawajmy na tym, że to już historia jest, może dobre wspominanie. Tak było fajnie kiedyś, przeżywaliśmy pełnię Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, ale to było kiedyś. Muszę znowu czekać na jakąś falę, na jakieś poruszenie, tak jak ci wsadzawcy czekali na poruszenie. To jest nasz błąd. Jeżeli biernie czekamy, jeżeli nic nie robimy, jeżeli nie bierzemy namiotu i nie szukamy Boga tak jak Mojżesz, nie doświadczymy głębszych, wspanialszych rzeczy, jeżeli będziemy tylko wspominać historię. Ale Pan Bóg chce, abyśmy spotykali się z Nim codziennie. W drugiej Mojżeszowej, 34 rozdziale, w 23 wierszu mamy takie ciekawe słowa. 3 razy w roku każdy z Twoich mężczyzn ukaże się przed obliczem Pana Boga Izraelskiego. Taki był nakaz Boży. 3 razy w roku. Każdy mężczyzna miał się spotkać przed obliczem Boga, Pana Izraelskiego. Po co? Po to, żeby doświadczyć Boga. Po to, żeby może zaszczepić w nich pragnienie, które by się wzbudziło tak, jak się wzbudziło pragnienie Mojżesza, kiedy był na górze Pana. I popatrzcie, co tam jest w następnym wersecie napisane. Gdy wypędzę ludy przed Tobą i rozszerzę granice Twoje, nikt nie pokusi się o ziemię Twoją, gdy pójdziesz, aby oglądać oblicze Pana Boga Twego 3 razy w roku. Popatrzcie się. Każdy mężczyzna mógł pomyśleć, no tak, ja pójdę do Jerozolimy szukać Pana, do świątyni, no ale wróg może przyjść, może jakieś niebezpieczeństwo być w tym czasie, tak? A Bóg powiedział, nic nie stracisz. W tym czasie nic nie stracisz. Tylko możesz zyskać. Nie martw się, że poświęcisz swój czas, że zostawisz miejsce swoje i będziesz mnie szukać. Nic nie stracisz, ale będziesz mógł tylko zyskać. Bóg powiedział, nie martw się o swoje dobra, o swoje interesy. W czasie, gdy mnie będziesz szukał, ja zatroszczę się o twoje sprawy. To jest Boża obietnica. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Bóg się będzie troszczył. Kochani, nieraz mamy wiele trosk w naszych sercach. Troszczymy się o pracę, o jakieś tam sytuacje, które przeżywamy. Ja ostatnio też miałem pewną troskę, bo tam straciłem 2 klientów takich kasiastych, że tak powiem. I mówię,
Ale Boże, mówię, dlaczego ja się martwię? Przecież Ty jesteś Bogiem, który potrafisz zaspokoić z każdego innego źródła. O wiele, wiele, Ty masz tysiące sposobów, aby dać po prostu z innej strony finanse. Wiecie co? To było wczoraj. Wczoraj właśnie straciłem tego klienta, przedwczoraj jeszcze jednego, czy tam przedwczoraj. I tak sobie myślałem, no, ale mówię, nie, Boże. I zostawiłem to, tak podziękowałem Bogu. Kochani, i wczoraj, długo nie czekałem, aha, jeszcze wspomnę wam, mówię, Boże, przecież daję też na służbę to, co Ty mówisz. Akurat tak sobie myślałem, ale mówię, choćbym nawet nie otrzymał tego, co Ty obiecałeś, że mi będziesz błogosławił, że wylejesz swoje błogosławieństwo, ja i tak Tobie będę ufał, nie będę dochodził, dlaczego nie ma, że akurat się może jakoś finansowo teraz gorzej potoczy. Nie będę dochodził, ale będę ufał, zostawiam to Tobie. I kochani, jak sobie tak policzyłem, właśnie ile straciłem, chcę wam powiedzieć, że wczoraj otrzymałem 3 razy tyle. Pan Bóg mi dał 3 razy tyle. Zupełnie ze źródła niespodziewanego. Ja mówię, Boże, tak szybko? Niesamowite. Rano straciłem, a po południu już mi dajesz. W szoku byłem. 3 razy tyle dostałem. Także powiem wam szczerze, człowiek się nieraz martwi i zamartwia o swoje jakieś tam finanse. Ale Bóg mówi, w tym czasie, kiedy ty mnie będziesz szukał, nic nie stracisz. Nic nie stracisz. A więc ten nakaz dotyczył Izraela i mówił, że 3 razy w roku mają się spotkać przed Bogiem. A kochani, czytaliśmy ten fragment z Dziejów Apostolskich. Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi. I to jest celem Bożym, żebyśmy się nie spotykali z Bogiem 3 razy w roku, ale abyśmy się spotykali z Nim codziennie. Codziennie. Dlatego, że Boże Słowo mówi w drugim liście do Koryntian, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. Kochani, to jest stwierdzenie apostoła Pawła, że my mamy o wiele lepiej się, niż mieli się ludzie w Starym Testamencie. My mamy rozerwaną zasłonę. My nie możemy bezpośrednio mieć relację z Nim i możemy oglądać chwałę Pana nie 3 razy w roku, ale zawsze. Jest to stała obecność Ducha Świętego. To jest nasze przeznaczenie. Zresztą jest powiedziane o Duchu Świętym, że aby był z wami na wieki. I kontynuując, czytamy dalej tutaj właśnie w tym drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale. Zachęcam was, abyście sobie przestudiowali ten 3 rozdział od wiersza 7. Jest tam powiedziane, że ta chwała, która była na obliczu Mojżesza, ona ustawała. Mojżesz spotkał Pana, jego oblicze jaśniało, promieniało, ale my wiemy, że po czasie ta chwała ustawała. Przemijająca jasność oblicza Jego. To wszystko przemijało. Ale jest powiedziane, że służba Ducha Świętego ma daleko więcej chwały. Chwała ta trwa nieprzemijająco, nie ustaje. Czym jest ta chwała Boża? To jest Jego obecność w nas. Chrystus z nas, nadzieja chwały. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. A inny fragment, 3 rozdział, 12 wiersz. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Nie tak jak Mojżesz, jest powiedziane. A nie tak jak Mojżesz, 13 wiersz powiada. Bardzo śmiało sobie poczynamy. Dlaczego? Dlatego, że mamy zapewnioną stałą Bożą obecność. Dostęp do stałej obecności Bożej w naszym życiu. Dlatego, kiedy jesteśmy przepełnieni Duchem Świętym, kiedy dbamy o relacje z Panem, możemy śmiało sobie poczynać, wiedząc, że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Amen. Nie ma lepszej świadomości jak to, że Ty wiesz, że Bóg jest z Tobą, że ta Boża obecność jest z Tobą. I jest powiedziane w 2 Koryntian 4:7, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych.
tą Bożą obecność, aby się okazało, że moc Boża, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I werset 16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I chcę to podkreślić, odnawia się z każdym dniem. Odnawia się z każdym dniem, ponieważ ja każdego dnia pielęgnuję relacje z moim Panem. I dlatego odnawia się z każdym dniem. Nie upadamy na duchu. Dzisiaj tak wielu wierzących spotykam, którzy zmagają się, którzy troszczą się, martwią się, co to będzie, jak to będzie. Ja wam chcę powiedzieć, że jeżeli jesteśmy blisko Jezusa, wszystkie zmartwienia odpadają. Nawet jakbym miał życie stracić, wiem, że jestem w Jezusie Chrystusie skryty. To jest zupełnie inny poziom radzenia sobie ze stresami, kiedy czujesz Bożą obecność, kiedy nie tylko, że czujesz Bożą obecność, ale po prostu szukasz Jego oblicza, bo może nie czujesz Jego obecności, ale pamiętaj, jeśli szukasz Jego oblicza każdego dnia, to jest jak ten olej, który się zbiera i on powoduje, że lampa twojego życia, ona się świeci. A ten olej to jest w naczyniach, to jest zamknięte naczynie, tam tego oleju nie widać. Ono jest ukryte, ten olej jest ukryty. Tak jak ta nasza społeczność z Panem jest ukryta, ale ten olej tam jest. I kiedy przyjdą trudne czasy, Duch Święty weźmie ten olej, po prostu sprawi, że twoja lampa zacznie świecić mocno. Nasze dziś to efekt tego, co robiliśmy wczoraj, a nasze jutro to efekt tego, co robiliśmy wczoraj i dziś. Każdego dnia pracujemy na swoje jutro. Codziennie. Dlatego Dawid powiada, prorokuje o Panu Jezusie, który mówi, zawsze miałem Pana przed oczami swymi. Pielęgnacja naszego życia z Bogiem codziennie jest kluczem do przeżywania Boga. Musimy wejść w rytm codziennego doświadczania Pana, codziennego oczekiwania na Pana, codziennego spodziewania się od Pana niespodzianek oraz codziennej gotowości niesienia krzyża. Pan Jezus również powiedział o tym, że kto chce iść za mną, a nie niesie krzyża swego, kiedy? Codziennie. Codziennie. To ten nie jest mnie godzien. Jeśli, a inne słowo w Ewangelii Jana 12:26 jest powiedziane, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Popatrzcie, jeśli kto chce pójść za mną, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Czyli ja sobie to tak, oczywiście mówiąc prostym językiem, chciałbym powiedzieć, przedstawić to w ten sposób, że jestem tam, gdzie jest mój Pan, zawsze, w każdej sytuacji, a nie ma nic wspanialszego, jak być tam, gdzie jest Pan. Jeśli ktoś chce mnie służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem i tam sługa mój będzie. A więc jest to dla nas wyzwanie, kochani bracia i siostry, i mamy szukać Jego obecności. Nie można służyć Bogu wyrywkowo. Na przykład, zbliża się niedziela, mam mieć kazanie, więc teraz muszę się więcej modlić, teraz będę Bogu służył, tak? Ale jak już jest poniedziałek, to następne kazanie mam za miesiąc. Tyle mam czasu. Nie muszę Boga tak szukać, tak? To jest błąd. Potężny błąd. Dlatego też pierwsi chrześcijanie też to rozumieli bardzo dobrze i jest powiedziane, że oni codziennie szukali Boga. Codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Ja myślę, że my nie dorośliśmy do tego, abyśmy codziennie się tu spotykali, ale powinniśmy codziennie szukać Pana w naszych komorach, w naszych komorach. Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą na przykład, wie, jak ważną sprawą jest prowadzenie swojej księgowości w sposób systematyczny. Jeśli mamy jakieś zaległości w papierach i przyszłaby kontrola, to mamy kłopoty. Ja też prowadzę działalność, więc
Na razie jeszcze kontrola nie przyszła. Ale wiem, jak bardzo to jest ważne, żeby było, żeby prowadzić wszystko na bieżąco. Najgorzej jest, gdy mamy niepozałatwiane sprawy, jakieś nieuzupełnione wpisy do ksiąg podatkowych, ewidencji przebiegu pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Ale wystarczy jedna kontrola i mamy problemy. Tak samo jest w naszym życiu duchowym. Jeśli mamy jakieś zaległości w relacji z Panem, to w czasie Jego przyjścia jacy będziemy? Zawstydzeni. Wiecie, tak jak już powiedziałem, w naszym życiu są różne okresy, różne przeżywamy momenty i nieraz jakoś usprawiedliwiamy swój stan i mówimy, a teraz już tak nie będę szukał Pana. Ja też miałem taki okres niedawno po operacji zatok. Mówię, nie będę wstawał tak wcześnie rano, bo jestem przemęczony, jestem... No, wymówek dużo było, tak? I powiem szczerze, że odbiło się to na moim stanie duchowym. Od razu czułem, że to nie jest to, co było wcześniej. I dlatego postanowiłem sobie, że codziennie, jeżeli Pan mnie obudzi jeszcze wcześniej niż sobie planuję, to jeszcze wcześniej będę stawał, żeby modlić się, żeby szukać Jego oblicza. Wiecie, czasami my, kaznodzieje, przeżywamy stres, bo zdajemy sobie sprawę, że jeśli mamy czymkolwiek usłużyć dla zboru, to naprawdę to musi być słowo od Boga. To nie może być jakieś słowo książkowe przeczytane gdzieś tam albo jakieś kazanie zrzęte z internetu, tylko naprawdę to musi być coś, co my sami przeżywamy i coś, co musi być od Pana. I dlatego, kiedy teraz też się przygotowywałem, to też trochę miałem stresu, ale powiedziałem nie, szukam Cię, Panie, nieważne, czy będę miał słowo w piątek, czy w czwartek, czy w sobotę, czy w niedzielę rano, chociaż w niedzielę rano nie pamiętam, czy miałem kiedyś, ale w każdym razie jest to troszkę stres. I tak mówiłem, Panie, Ty wiesz najlepiej, co jest potrzebne. I to słowo, które dzisiaj się dzielę, właśnie dostałem w sobotę bardzo wcześnie rano. O 3:00 mnie Bóg zbudził i do 5:30 już miałem gotowe słowo. I tak bardzo byłem Bogu wdzięczny. Panie, dziękuję Ci za to, że Tyś mnie obudził, że Ty mówisz do mnie. I wiem, że to nie chodzi tylko o jedno jakieś tam kazanie, czy o jakieś jedno przekazanie słowa, ale chodzi o to, abyśmy po prostu nauczyli się wejść w ten rytm codziennego szukania Pana. Codziennego. Bo jeżeli nie będziemy wchodzić w ten rytm codziennego szukania Pana, wtedy będziemy, nawet nie zauważymy, kiedy nasz duchowy zegar po prostu źle się rozregulował i nawet może nie zauważymy, jak powoli oddalamy się od Pana. A dlaczego mówię o tym? Dlatego, że tak naprawdę to nie elokwencja, czy nie jakieś wspaniałe słowa tego, który zwiastuje się liczy, ale tak naprawdę liczy się jedno, aby być w obecności Bożej, aby przeżywać Pana, aby mieć od Niego słowo. To jest najważniejsze. I do tego Was też zachęcam. I na koniec przeczytam, ponieważ już zbliżamy się do końca, z pierwszego listu Jana, z 2 rozdziału. 28 wiersz. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Kochani, szukajmy Go. Szukajmy Jego chwały, Jego oblicza. Będziemy wtedy gotowi do wszelkiego dobrego dzieła. I będziemy wtedy użyteczni w rękach Pana. Także z tego dzisiejszego właśnie słowa chciałem, byśmy zapamiętali, że codziennie szukajmy Boga. Miejmy Pana zawsze przed obliczem swoich oczu. I to, co pastor tutaj powiedział z tego psalmu 105, szukajcie zawsze oblicza Jego. Nie wiedziałem, że takie słowo będzie. Także wierzę, że to słowo jest takim potwierdzeniem i chcę Was zachęcić do tego, abyśmy szukali, abyśmy weszli w ten rytm codziennej pielęgnacji społeczności, dlatego że ja sam osobiście zdaję sobie sprawę, że to słowo jest przede wszystkim dla mnie, ale również wierzę, że i dla Was, dla tych, którzy może myślą, no tak, kiedyś przeżyłem coś wspaniałego, dlaczego tego nie ma teraz?
wejdź znowu w ten sam rytm, który może miałeś wcześniej. Pielęgnuj społeczność, wstawaj rano wcześniej, nie śpij długo. Nie śpij długo. Ja stwierdziłem, że Bóg najwięcej do mnie mówi tuż po obudzeniu. Tuż po obudzeniu. Czasami jest to trzecia, czasami jest to druga, czasami jest to czwarta czy piąta, ale tuż po obudzeniu, jak jeszcze sobie trochę zdrzemnę, to już później Pan nie mówi. Już Pan nie mówi. Przynajmniej nie tak w taki sposób jak ten. Tuż po obudzeniu, nie wiem dlaczego Bóg na to zwraca uwagę, ale najlepiej jest, kiedy nas Bóg budzi, od razu wstać, bo jak tylko troszkę sobie dłużej poleżysz, to już ciężko. Chyba wiecie, o czym mówię. Także, kochani, zachęcam was. Szukajmy Pana, szczególnie kiedy jest cicho, kiedy nie ma rozgardiaszu, kiedy nie ma hałasu w domu, kiedy dzieci jeszcze śpią. Szukajmy Pana. Jak Bóg cię budzi, to znaczy, że Bóg się chce z tobą spotkać. Jeżeli budzi się przed tym czasem, kiedy sobie wyznaczyłeś. Także szukajmy Pana, Jego obecności. Amen.